Hej, witajcie z tej strony Bobru, a na waszych ekranach FTL Przygoda Pierwsza. Kontynuujemy sektor piąty, więc już ponad połowa drogi za nami. Sektor kontrolowany przez Zoltany, czyli podobna będzie przygoda jak w poprzednim. Ja teraz pomyślę, jak tu polecić. Myślę, że polecimy tak. Nie, chwila. Tak. Tak, i tutaj spróbujemy jeszcze, nie wiem. Może jeszcze to weźmiemy po drodze, to i to. Szkoda, że te sektory są tak odcięte i do nich tylko z Resita można polecieć, no ale cóż, trudno. Lecimy. Docieramy na cichą część zoltańskiej strefy kosmicznej i spotkamy starożytnego Zoltana, który zdołał okiełznać moc jakiejś tam szczeliny, ale sprawiło to, że kompletnie oszalał. Wybierz swoją dum zagładę, poprosił. No i możemy wybrać Mantis, Slug albo Rockman. Myślę, że wybierzemy Mantisów. Aha, okej, w tym sensie. Dobra, nie mają... O kuźwa, ale tutaj mają tych. Ale mają sposobu, żeby nas udupić. Walniemy tutaj i tak, o, coś w tym stylu. Czekajcie, to jakoś bardziej zsynchronizujemy. Musimy jedną rakietę im walnąć, bo to koniec będzie. Patrzcie, oni mają dwie rakiety. O cholera. No nie wiem, mamy tyle szansy na evade i każda pojedyncza rakieta nas piznęła. Każda pojedyncza rakieta nas trafiła. Dobra, zniszczyliśmy im to trochę. Dobra, nie mają czym nas strzelać. Ale dupki. To jest absolutnie niesamowite, że każda pojedyncza rakieta nas trafiła. 45% evade'a. To jakby na przykład, no po prostu nie wiem. Nie wiem jak to określić, ludzie. Taka była mała szansa na to, co się stało. Jesteśmy w kiepskim stanie. Nie chciałbym, żeby to się skończyło po 3 minutach, dajmy na to. To było raczej przykre. No ale cóż, jak ta będzie wola nieba, że tak powiem, no to nic na tej poradzę. Ale chyba musimy znowu coś ulepszyć, nie wiem czy shieldów nie wrzucić na trójkę, ale z kolei co tam daje, te rakiety i tak nas tylko miażdżą. Przez te shieldy tak łatwo nam się nie jest przebić, czyli tak łatwo wrogom nie jest się przebić. Dobra. Puk. 48% szansy i wejdę, no. Dobra, tutaj mam sklep, to nam trochę zmienia plany. No właściwie nam ani trochę nie zmienia planów. Nie no, spróbujmy, trudno, trochę inaczej polecimy. To jest Distress. Spotkaliśmy statek uchodźców. Wygląda to, że ucierają przed rebelią. Ale zabrakło im paliwa, dobra, no to pomóżmy im. Za 5 rakiet, no spoko. Powiedzmy, że spoko. A skąd? No dobra, dobra, już wiem jak mniej więcej polecimy. Jeszcze jakiś scrapit by się przydało, i żebyśmy teraz nie zginęli, nie daj Boże. O Jezus, co to jest? Powiedzcie mi. Bo to wygląda mi na niszczyciela jakiegoś. Żeby zmisował, no 48% szansy, no błagam, to nie może wejść. Dobra. O, w ogóle to... Dobra, on zmisował, ale my też pomisowaliśmy. Dobra, zajebiście. Ale tart nie trafiać to nie możemy po prostu, nie możemy sobie na to pozwolić. No trudno, rakiety trochę pozużywam. Lepiej zużyć i nie mieć niż potem płakać, że się... O, ale im tam złupaliśmy tą załogę. Wiecie co, z nimi to... No nie, właściwie nie możemy się z nim pobawić. Ja wolę się nie bawić z takim HP. Dobra. Do sklepu. Mamy coś tam na sprzedaż, więc może nie działać tak źle. Sell. Oto sprzedamy. I co my tutaj mamy? Mamy bomby.
Weapon Pre-Igniter mogliśmy kupić, ale wtedy jesteśmy kompletnie łysi, jeżeli chodzi o ten. Aż parcie, to jest przewaga. A tu z kolei jest automatyczne gaszenie ognia. No nie możemy, no musimy się oprawić, no nie ma innej opcji po prostu. A szkoda straszliwie, że tak kiepsko wychodzimy z tą klasą, no nic więcej nie kupujemy. Miejmy nadzieję, że będzie jakiś sklep, gdzie będzie ten pre-igniter, a będziemy akurat przy hajsie. Tutaj nic nie było. O Jezu. Dobra, troszeczkę się cofniemy. I będzie danger jakiś. Intruders on board. Dwóch mantisów. Dobra, jak tutaj planujemy atak? Oni mają rakiety duże. Wiesz co? Chyba walniemy pełną wiązką im w ten. Ale to poczekajmy, aż się nam naładuje. Patrzcie, czterech jest! O nie, to inaczej robimy. Robimy tak. I przenosimy całą tą trójkę tutaj jak najszybciej. Dobra, i teraz tak. To jest bardzo ważne, żeby teraz wszystko trafiło nam. Nic nie trafiło. Ani jedna rzecz nie trafiła. Czajcie wy to? Ani jedna pierdzielona rzecz nie trafiła. Dobra, całą czwórkę tutaj przenosimy. Liczymy na to, że walka wyjdzie po naszej stronie. Najpierw to. Dobra, zajebiście. I teraz tak walniemy. Zaraz nam zniszczą system tlenowy, ale nie mogą nam zniszczyć tego, co tutaj mamy. To jest najważniejsze. Musimy to przez chwilę jeszcze utrzymać. Dobra, cofnęli się. I teraz tak, szybko. Esu naprawia to. Goku wraca do siebie, Afka tu zostaje, Pabi tutaj. Całkowicie nam zniszczyli możliwość jakiegokolwiek uniknięcia. Czegokolwiek. Ale dobra, udało się. To już było nieciekawie się robiło powoli. Dobra, niech Esu tutaj pomoże, bo on szybko oprawia. Dobra, musimy na chwilę... A dobra, mamy to aktywne i tak. Więc tak, Afka i Goku niech tutaj idą najpierw się uleczyć. Dobra, Goku już starczy, myślę, leczenia. Afce też samo. Teraz niech Esu i Pabi się pójdą uleczyć. Oni wzięli się Pabiego, składali, oni mu po prostu... Dwóch zabierało Pabiemu tak, no, średnio 20 HP na taką serię jakby. Może 15, ale to i tak dużo, bardzo dużo. Co? Walniemy sobie tutaj Esa i zasejwujemy tutaj repozycję, bo to chyba będzie lepsze wyjście. Dobra, to wyłączamy. Niech Pabi się przeczołga tam szybko tym swoim klocem. I oto to zrobimy. Musimy mieć trochę lepsze drzwi. Wow. Naprawdę. Dobra, statek piratów ma cloaking. To jest trochę wredne, ale cóż. On się teraz w ogóle broni nie ładuje przez to. Ale duży ten cloaking, o co chodzi? Ja my zaraz będziemy mogli uciec. Dobra, musi zmisować. Dobra. Jest zajebiście w sumie. Dobra, tutaj jest taka sprawa. A, my też misujemy te pieprzone. Wszystko misujemy. Nie, chwila, to trzeba zsynchronizować trochę. Dobra, rakieta nas nie trafiła. Czemu w ten tlen tak nawalają? Jak oni w ten tlen tak nawalają? Ja pierdolę. Cloaking, nie? Ja sobie ładuję normalnie broni, wiecie, to jest no, mega przewaga, jakby mi patrzeć. Dobra, walniemy tak, raz. Aha, i oczywiście mam w broni trafili, jak mamy szansę troszkę się odkuć. Porządnym atakiem tam w broni trafili.
To by się przydało zniszczyć. Nie wiem, czemu nie strzeliłem co wcześniej. On teraz znika właśnie. Strzela z Cloakingu? Tak się da? Tyle nie wiedziałem. A przynajmniej nie byłem pewien. Dobra, pierdolnijmy jeszcze raz ten Cloaking. Żeby nam tu nie zwiali zaraz, bo tu będzie przyjemnie. Nie ma surrender. Co surrender? Jak już ostatnie przyciski lecą. Śmieszni, śmieszni, ludkowie. Oj, ludzie. FTL. Nie wiem, co znaczy to zdanie. Something strikes you as odd about a moon in the distance. Nie wiem. Ale sprawdźmy to. Gdzieś zamieszkała. Nie wiem, co to było właściwie. Na czym polegał ten event? Możemy zrobić tak, tak i dercita. Skany wykryły duże pole asteroid niedaleko. Krótkie skany wykryły, że mogą to być jakieś szuteczne materiały. Dobra, no sprawdźmy. No, trzy paliwa. Spoko. Nie wiem, czy jak tutaj przelecimy, to czy przypadkiem nie złapie nas tu rebelia, więc... Nie no, chyba nie złapie jeszcze. Oni potrzebują trzy paliwa. Dobra, dajmy im. I ulepszyli nam mapę jakoś, aha, okej. A my tu się już wpieprzymy. No to nie ciekawie. Dobra, zacznijmy od tego i módlmy się, żeby te rakiety... What? Dobra, spokojnie, spokojnie. Wpuśćmy tu, zabierzmy tu trochę powietrza im. Dobra. O, ja to w złej kolejności puszczam, zajebiście. Najpierw trzeba tak zrobić. I teraz dopiero. Dobra, możemy stąd spieprzać. Do Elcita. Ale oni nam zostali na tym pokładzie, czy jak? Ej, zostali? O, co to man? Jeszcze Ej, kolejni jeszcze przyszli. To nie jest śmieszne. Jeszcze nam zniszczył ten. O, fuck. Ale przesrane. Przecichane to jest, ludzie. Bo oni nam zniszczą napęd, jakby. Wiecie, o co chodzi. Mam nadzieję. Dobra. Teraz tak. Musimy im to walnąć. Dobra, ci się cofnęli trochę. Teraz tak, szybko. Tutaj Esa wyślijmy, tutaj Goku niech wraca do siebie. Bobru też do siebie. A, Bobru tutaj nie ma miejsca na razie. Dobra, spokojnie. Teraz tak, walnijmy im w to znowu. Żeby jak najmniej nas... Jezu, o co tutaj chodzi? Czemu ten... Te pacista ci wytrzymały, o ten no. Nie wiem, jak oni się tak naprawili szybko poza tym. Dobra, Bobru, niech... Tutaj kurczę jest nieciekawie mega. Ale chamsko. Nie, oni nas kompletnie odplayują w tej chwili. Dobra, troszkę im podnieść. A dobra, teraz tak, szybko, 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 akcja. Bobru, AF, ESU. I spieprzamy stąd. Nerd sector, opuszczony. Dzięki Bogu. O, jeszcze tutaj wbili nam na statek. Patrzcie, ci chujki wredne. Jeszcze awkę wszyscy biją. Niech AF wyjdzie chwilę z tego pokoju. Dobra, kontroluję życie AF w miarę. Powiedzmy. Tutaj walki są, o ludzie. Wieczna walka o życie, tyle wam powiem. To być może jest ostatni odcinek, tak patrząc, jak już doszliśmy.
I co tutaj właściwie trzeba jeszcze zrobić? Dobra, niech S to naprawi. Groko tutaj. Papi niech już wraca do siebie. Bobru do siebie. No i Esu też do siebie. Okej, super, super. No, pierwszy się trzymamy jeszcze. Tutaj trzeba jakoś tak oblecieć, tak, jak wiecie, tak. Tutaj jak najwięcej to zgarnąć i tędy sobie do końca polecimy, dobra. Mamy sporo skrapu, ja wiem, ale ja bym liczył na jakiś sklep, szczerze powiedziawszy. Zobaczmy, co Distress tutaj się działo. O, cholera. Pułapka. Dobra, musimy walnąć w tarczę i po prostu zniszczymy. Ole, oni mają dobrze drony rozbudowane, to jest trochę bolesne. Dobra, tak. No szkoda, że tak bardzo zmisowaliśmy wszystko. Dobra, tak, raz walnijmy. Przez tarczę powinniśmy się przebić, tylko że my nic nie trafiamy. To jest najgorszy problem w tym wszystkim. Problem nie są te drony, nie jest nic innego, to jest po prostu to, że my nie trafiamy nic. Dobra, teraz ładnie wpadło. Nie, nie ma surrenda, sorry. Panowie. System dronów na koniec. Ładnie sypnęło. I to jest sklep, są dwa sklepy, dobra. To to zlecimy sobie. Idźmy na coś fajnego. Są drony do kupienia, jest hacking, na których ja się zdecyduję. Wiesz co, nie wiem, czy się na coś takiego nie zdecyduję. I pokażmy tutaj. I byśmy wywalili Heavy Lasera 1. Naszym pierwotnym, pierwotną siłą ognia by był Burst Laser i po jakimś czasie byśmy ładowali to i byśmy sprzedawali taką kręczącą salwę, że tak powiem. Dobra, troszkę naprawimy. I chyba weźmiemy hacking. Dobra, paliwka jeszcze trochę. I teraz jak to wygląda? No, musimy koniecznie dokupić sobie jeden ten. Oto jedno. Nawet więcej. O Jezu, teraz mamy sporo czasu na utrzymanie tego, co mamy potrzebne. Mhm, ale hacking już będzie dobrym dodatkiem. Zobaczcie, zaraz jak to działa. Ale to jest naprawdę jakiś sygnał. Dobra, wyślijmy. Wysłaliśmy party, dostaliśmy jakiś quest tam. My tam dolecimy. Musielibyśmy zrobić tak. Później tak i liczyć, że nas nie złapił po drodze. Co? Chyba od razu będziemy lecieć w tamtą stronę. Dangera tutaj nie ma. Jakieś tam... ośrodki badawcze Federacji są skupione na paru laniuskich statkach. Witamy ich i pytamy, o co tutaj chodzi. Oni mają problem ze zrozumieniem języka laniusów. Dobra, dostaliśmy coś przynajmniej. O Jezu, to będzie kiepskie. No ale trudno. Jak zginąć to z fajerwerkami, nie? O, tu jest statek laniusów. Wygląda to, że jest włączony, dobra. Zastanujmy, jest coś na tym statku. I teraz tak. Musimy to tylko synchronizować dobrze. O, widzicie, oni nam hakują medbaya. I patrzcie, my teraz im zhakujemy... czekajcie, o co tutaj chodzi? To jedno drona nam zabierze, ale tak. Teraz hakujemy im tarcze. I te tarcze będą im po prostu spływały. Może spływało to złe słowo jednak. Musimy tutaj szybko walnąć. Oj, rakieta. Dobra, mi snęła, całe szczęście. Oni coś próbują tutaj nareperować, ale im to nie wychodzi zbytnio. Próbują uciekać. Nie ma akcepta żadnego.
Nie mamy deala, że tak powiem. Dobra, udało się. Bez większych strat i teraz tak. Tak, tak. Tak, tak. Teraz mamy... To włączamy, mamy tak. Aha, i tutaj nam jedno brakuje. Dobra, na razie z jednego silnika, bo to jest tylko 3%, znaczy aż 3% z kolei. Ale spróbujemy, teraz zobaczymy jak to będzie działało. Dobra, mamy tutaj jakiś mega wykurwiasty statek. Spróbujemy jak najszybciej zniszczyć osłony i zaraz... O cholera, intruderzy. Ładujmy sobie charge'a powolutku. Tutaj już Esa myślę, że trzeba przesunąć, to zamknąć. Esa tutaj przesunąć, tak. Dobra, tutaj jest duży problem teraz. Jezu! Nie ucieknie go, kuka. Nie, uciekł, dobra. To trzeba aktywować. Oni nam tarczy niszczą, to jest mega kiepska sprawa. Tutaj trzeba zrobić tak, szybko. No i nam tutaj ostro poniszczyli, ale dobra. Resztę kontrolujemy. Pabi tutaj. Goku niech... Goku, dobra, Goku tutaj ogarnął właściwie. Oj, oni nas chyba zniszczą, tak patrząc na to, co się dzieje. Kto... Jakim cudem tutaj ktoś zginął? Nie, dobra, oni nas niszczą. Oni nas niszczą, to jest koniec, ludzie. Patrzcie, co oni nam zrobili tutaj na tym statku. Ja nie wiem, jak oni nas... Ale patrzcie, ile oni mają broni. Nie, to jest koniec. Nawet nie dycha tutaj próbował jakoś specjalnie działać. Nie mam jak odlecieć. Koniec, ludzie, koniec. Ajaj. Ciężka gra, ciężka gra. Możecie mi wytykać błędy, ale to po prostu... Ciężka gra. Dobra, mam nadzieję, że pierwsza przygoda wam się podobała. W kolejnej biorę widzów, w kolejnej biorę widzów na pokład. Nie wiem, kiedy będzie ten sam, jak z Organ Trailem zapowiadałem. Ostatecznie nic to nie wyszło tak szybko, więc... Nie chcę nic zapowiadać, po prostu jak będzie, to będzie. Biorę coś z komentarzy i tyle. Tak więc dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło. No i do zobaczenia w kolejnej przygodzie. Hej, pa, pa.